eutrofizacji zbiorników wodnych zaliczane jest do jednego z ważniejszych problemów współczesnej ochrony środowiska. Polega ono na dostarczeniu oraz zmagazynowaniu zbyt dużych ilości substancji odżywczych w wodzie, co w rezultacie prowadzi do niekontrolowanego przyrostu niekorzystnych organizmów wodnych. Bezpośrednimi następstwami omawianego zjawiska są m.in. mętność oraz zielonkawe zabarwienie wody, emisja nieprzyjemnego zapachu, a także obecność szkodliwych substancji w obrębie ekosystemu wodnego. Wskazane czynniki, poza oczywistym negatywnym oddziaływaniem na środowisko, posiadają również bardzo istotny wpływ na ograniczenie ekonomicznego i społecznego potencjału danego obiektu. Odpowiedzią na omawiany problem jest nowa linia produktów do czyszczenia oraz pielęgnacji naturalnych i sztucznych zbiorników wodnych – REMLAKE. Unikatowa forma oraz specjalnie dobrany skład preparatu sprawiają, iż posiada on doskonałe właściwości wpływające na hamowanie wzrostu i rozwoju glonów, a także niekorzystnych mikroorganizmów wodnych. Duża zawartość wapnia w obrębie preparatu wpływa również pozytywnie na regulację pH zbiornika oraz stymulację wzrostu i rozwoju zooplanktonu, który odpowiedzialny jest za procesy samooczyszczania się wody. Ogromną zaletą produktów REMLAKE jest fakt, iż wytwarzane są one w całości z naturalnych surowców polskiego pochodzenia. Zaimplementowany system wytwórczy prowadzony jest natomiast w zgodności z zasadami zrównoważonego rozwoju oraz systemami produkcji bezodpadowej. Mechanizm działania preparatu REMLAKE przebiega trójetapowo. W pierwszej kolejności uwalniane są cząstki bogate w wapń, których zadaniem jest związanie wolnych związków fosforu obecnych w wodzie. W dalszej kolejności powstałe kompleksy razem z wolnymi związkami azotu ulegają sorpcji na przestrzennych strukturach krzemianowych obecnych w preparacie. Ostatnią fazą procesu jest sedymentacja oraz magazynowanie powstałych cząstek na dnie zbiornika. Skuteczność działania preparatu REMLAKE potwierdzona została w licznych badaniach naukowych. Na ich podstawie zauważono, iż efektywność wyłapania fosforu może osiągnąć wartości nawet do 90%. Natomiast w przypadku azotu wartości te wahają się w granicach od 40 do 75%. Testy przeprowadzone na próbkach środowiskowych potwierdziły, iż skuteczność wyłapania związków biogenicznych przekłada się na ograniczenie wzrostu i rozwoju glonów oraz innych mikroorganizmów mogących negatywnie wpływać na jakość wody w zbiorniku. Produkty z linii REMLAKE to nie tylko wysoka efektywność działania, ale również prostota użytkowania. Należy zmieszać preparat w stosunku 1 do 1 z wodą, a następnie rozprowadzić go równomiernie po całej powierzchni zbiornika. Produkty z linii REMLAKE dostępne są w szerokiej gamie opakowań, począwszy od 1 oraz 5-litrowych wiaderek, aż po 15 i 25-kilowe worki. Wszystkie omawiane produkty dostępne są w sklepie internetowym, do którego link znaleźć można w opisie. Serdecznie zapraszamy również do odwiedzin naszych mediów społecznościowych oraz do kontaktu.